Witam w kolejnym odcinku z serii Zakopane Test. Partnerzy odcinka Greenway, Evstone, Lider i Shared Wizę. Kody rabatowe w opisie. Cześć, witam. Dzisiaj jak widzicie znowu Jan z Kawina, ale dzisiaj będzie chyba najfajniejsze auto na Zakopane Teście. Także idę już zaraz przywitać się z Filipem i zobaczycie, czym dzisiaj pojedziemy. No i wielkie podziękowania dla partnerów odcinka, czyli eShirt.pl i dla Wizę. Od eShirt.pl mamy koszulkę, od Wizę mamy wycieraczki dla Filipa. Krótkie 360 Porsche Taycana. Auto prezentuje się prześlicznie. Z tyłu 285 4020, z przodu 245 4520, także zdecydowanie kawał gumy. Piękna sylwetka, prześliczny kolor. No i popatrzcie, mamy tutaj teraz pojazd w standardowym położeniu i zmierzymy sobie prześwit. Jaki tu jest prześwit? Prześwit to 16 cm, więc całkiem spory, a można auto jeszcze podnieść. Natomiast gdy pojedziemy szybko autostradą, no to auto zacznie się nam obniżać. I zaczniemy może po kolei, czyli zaczniemy od przedniego bagażnika. Nie jest może jakiś wielki, natomiast jest bardzo głęboki. Idę po metrówkę, zaraz go dla Was pomierzę. No i co my tu mamy z przodu? My tu mamy z przodu na głębokość, no mówiłem, że dużo, pół metra. Na szerokość mamy ponad pół metra. I tutaj jakieś 40 cm ze 100 litrów, tak strzelam. No i mam wrażenie, że siedzę tyłkiem na asfalcie, o może tak powiem. No ale to jest sportowy samochód, więc nie ma co się dziwić. Jak jest fotel ustawiony? No w sumie jest ustawiony pode mnie, bo Filip jest podobnego wzrostu. No i żeby nie wyciągać fotelika, ustawiliśmy lewy i prawy fotel praktycznie identycznie. I takie buty zimowe się tutaj mieszczą jak najbardziej, nawet da się wsadzić troszkę nogi pod fotel. Na kolana mam tu jeszcze jedną pięść wolnej przestrzeni i nad głową ponad jedną pięść. Fajne okno dachowe. Tutaj mamy nawiewy, tutaj mamy podłokietnik z uchwytem na kubeczki i możemy złożyć sobie tutaj jedną trzecią fotela i tym sposobem mamy takie przejście do bagażnika. Sprytny patent. No i zrobimy sobie szybkie pomiary bagażnika, bo tu jest kawał bagażnika. Na pewno jest tutaj głęboki, ma tutaj ponad metr, jakieś 105 cm tutaj do tego małego progu załadunku. Potem mamy między nadkolami taka fajny kształt. Między nadkolami mamy jakieś 90 cm i do półeczki mamy centymetrów 45. Tak, na oko jakieś 500 litrów strzelam. Niecałe 400, to źle liczę. Ale jeszcze jest taki schowek na przykład na kable i takie sprytne haczyki na przykład na zakupy. Większość elektryków musi wydawać jakieś dźwięki, no bo takie są przepisy. Natomiast zazwyczaj wydają dość dziwne dźwięki. No zdecydowanie ciekawy dźwięk, nie powiem. Więc tak, tutaj mamy podróż w sumie, czyli od początku, od pierwszego kilometra samochodu, średnie zużycie 18,4, przejechane 54 tysiące kilometrów niecałe. Tutaj mamy dzisiaj od 6 rano, średnie zużycie 28, głównie autostrady, tak mamy sprawę, 430 km, 4 godziny, drugie ładowanie teraz byliśmy, no i teraz tutaj będą się zliczały dane, jak ruszymy. No i pierwszy krawężnik za nami. Już czuję, że to będzie komfortowa jazda, ale też czuję, że coś tutaj, jak na elektryka, jest głośno. Powiedz Filipie, da się to wyłączyć? Tak, ogólnie da się wyłączyć ten dźwięk. W tym, że na co dzień on się generalnie dosyć przydaje, bo jesteśmy w stanie ocenić, jak szybko jedzie samochód, czy ma zapas mocy przy przyspieszaniu, czy hamulec jest do końca wciśnięty. Także to daje trochę takie odczucie, jakby jazdy z zwykłym samochodem. Gdzie znamy na pamięć dźwięk silnika i na podstawie tego często podróżujemy bez patrzenia na licznik, tak na dobrą sprawę. Także na autostradach czy przy dłuższej trasie można wtedy to wyłączyć, robi się znacznie ciszej. Jakoś łatwo to się wyłącza, tak żebyśmy teraz wyłączyli? Tym przyciskiem, teraz jest wyłączony, tak na dobrą Czyli sprawę. Czyli tutaj już jeden guziczek i wyłączony dźwięk. No i super. Jeśli ktoś chce mieć taką słuchową kontrolę nad autem, no to ma, a jeśli chce mieć ciszę, to jeden guziczek i ma ciszę. Kurczę, no to mi się podoba. To jest fajne. No i pierwsze łuczki za nami. Ja już Taycanem jeździłem, ale znowu mi się podoba, jak on jest przyklejony, nie? Niesamowicie się to prowadzi. I tak patrzę sobie na ten zestaw nawigacji. Powiedz mi, on tu potrafi Ci jakieś ładowarki powytyczać? Tak. Jakbyś jakąś długą trasę zrobił, tak? Jak najbardziej. Pokazuje ładowarki, pokazuje, czy są dostępne. Niestety nie mamy wpływu na to, jaką ładowarkę wybiera, w sensie, jeżeli chodzi o sieć ładowania.
ale możemy mu zadać, że chcemy na tej konkretnej ładowarce się naładować, no to też to jakoś uwzględnia w tej trasie. Coś, co powinno być w każdym elektryku, to auto powinno tutaj robić te obliczenia, a nie kierowca na bieżąco? Wszystko raczej się sprawdza. Jeżeli pokaże, że do danego miejsca zostanie nam tyle i tyle baterii i będziemy jechać w miarę przepisowo, to rzeczywiście tyle zostanie, na pewno nie mniej. Więc na pewno dojedziemy. Też na przykład można sobie wyłączyć tryb ręcz i wtedy pokazuje, z jaką prędkością powinniśmy jechać, żeby spokojnie tam do celu dojechać. Tutaj przed nami taki malutki schoweczek, tutaj kolejny schowek, tu dwa uchwyty na kubeczki, tu podłokietnik zapewne otwierany, tutaj jakąś małą butelkę można by schować. No tak to się mniej więcej prezentuje. No i ekrany, jeden główny, drugi tutaj i trzeci od klimatyzacji. No i obieg wewnętrzny. Tak. To jest jeszcze niestety podstawowe wyposażenie czasem, chociaż nie wiesz, tu jest jakiś filtr HEPA, jak oceniasz jakość powietrza, jak coś bardzo zadymia? Wiesz co, chyba nie ma tu filtra HEPA. Ogólnie wcześniej miałem BMW i BMW sobie lepiej radził z jakimiś zapachami zewnątrz. Tutaj czasami coś tam potrafi się do kabiny przedostać. Na pewno będzie okazja przetestować na trasie Zakopane test. A w opcji może być, tu jeszcze chwili mi podpowiada, kolejny ekran. Tym razem to by był chyba czwarty, jak dobrze liczę. Tak jest. No i popatrzcie, jedziemy tu na wbudowanej nawigacji. Na ekranie przed kierowcą też mamy komunikaty i mieliśmy komunikaty głosowe, ale chciałem to wyłączyć. Pierwszy raz siedzę tutaj w tym aucie z włączoną nawigacją i co? Jedno kliknięcie, od razu to zrobiłem. Tak powinno być w każdym aucie. Takie rzeczy powinno dać się jednym kliknięciem wyłączyć, a nie szukać po menu. Z ciekawostek to jest nawigacja i gogle teoretycznie, ale też czasami chcę wjechać pole. No, zobaczymy. No pokazujesz, na 14.09 będziemy. Zobaczymy faktycznie, na którą dotrzemy. Pokazuje 101 km, więc trochę więcej. Jakieś objazdy kombinuje. No i tutaj w lewo skręcamy. On zawsze ten czas troszeczkę zawyża. Nie wiem czemu, ale z reguły się szybciej dociera niż... Po prawej 300. Po lewej nowy fotoradar. Ale nie wiem, czy robi na odejściu. Jest całkiem możliwe. Więc nie będziemy sprawdzać, jak przyspiesza Porsche Taycan w tym miejscu. I tak się zachwycam, że się tym bardzo komfortowo jedzie, no ale tutaj Filip mi pokazuje, że mamy tryby jazdy. Tak, są, standardowo są cztery tryby jazdy, teraz jedziemy na normal, jest sport, będzie troszeczkę sztywniej. Potem no od razu czuć, tak. Czuć. Potem jest jeszcze sport plus, on na sport plus od razu obniża się, maksymalnie najniżej jak się da, więc trzeba uważać na wszelkie leżące policjantów czy coś, bo na pewno zahaczymy. Grzeje baterię na sport plus. I też zaczyna pracować skrzynią biegów. Dodatkowo jest jeszcze tryb ręcz, czyli nam ustawiony maksymalny zasięg. No i indywidual, gdzie możemy sobie poustawiać swoje. A, jeszcze jest dodatkowy tryb tutaj, jako że to jest sport turismo, gravel, czyli na luźną nawierzchnię. Ale ani razu jeszcze nie stosowałem tego. Oczywiście mamy tu napęd na 4 koła. Podpowiedziałbyś nam jeszcze, ile to ma koni mechanicznych, bo trochę na pewno ma. 480 koni, 500 Nm, napęd na 4, jak wspominałeś, 0 do 100, około 5 sekund, a co najważniejsze, od 80 do 120, 2,5. No. I to robi robotę. To tak łatwo się wyprzedza zapewne, tutaj, w prawo. Tak, wyprzedzanie jest to naprawdę komfortowe. No już chciałem złapać tu i ruszać, ale Filip mi podpowiada, że się nie dotyka. Tu się robi tak, że się to jakoś tu... Aha, tak się robi palcem po prostu. Powolutku zbliżamy się do myślenic. 21,8 jak na razie. Gdy przekroczy się 90 na godzinę, wyczułem, że zmienia się zawieszenie. Potwierdzasz, Filipie, że też takie rzeczy zauważasz, tak? Tak, zgadza się. On się obniża, dlatego to zaczyna inaczej pracować od razu. Dobra, to pytanie z gatunku standardowych. Skąd taki pomysł na elektryka w ogóle ci się urodził? To generalnie elektryk chodzi mi po głowie już od kilku lat. No ale nie było tak na dobrą sprawę ani sensownego modelu, ani infrastruktury ładowania. Ten samochód kupiłem niecałe 2 lata temu. Miała być to na początku hybryda. Zacząłem od Audi, ale niestety po pół roku oczekiwania na samochód przedłużyli okres odbioru, tak jak była pandemia, o kolejny rok, więc rezygnowałem. Pojechałem zobaczyć Panamerę i przy okazji przejechałem się Taycanem. I tak zostało. Czyli jak się przejechałeś, to... Tak. Czyli standardowo. Jak się ktoś przejedzie elektrykiem, i to fajnym elektrykiem, to zaraża, nie? Generalnie przed tym Audi jeszcze jeździłem Audi e-tronem, tym SUV-em, tej pierwszej generacji jeszcze, bo teraz jakiś tam lifting był, to już zupełnie inaczej, tam ta technologia jest. No i tam, szczerze mówiąc, było
trochę kiepsko, jeżeli chodzi o technologię. Zużycie prądu było bardzo duże, bo przy takiej jeździe, jak my teraz jedziemy, tam mi wychodziło przeszło 40 kW. Więc te zasięgi autostradowe były straszne, więc no to mi nie pasowało. Ale tutaj porobiłem parę tras tym Taycanem, w sensie jazd próbnych, no i nie było źle. I potwierdzam, że rzeczywiście da się tym jeździć. Przejechałem do tego czasu 5-4 tysiące kilometrów, jestem bardzo zadowolony. Traktuję to jak zwykły samochód, nigdy nie miałem problem z ładowaniem. Gdzie głównie ładujesz? Głównie ładuję w domu, z fotowoltaiki, więc praktycznie ten proces za darmo. A w trasie, szczerze mówiąc, rzadko mi się zdarza ładować. Często jest tak, że gdzieś tam się dojeżdża, to czy w hotelu, czy powiedzmy szwagra, zawsze się gdzieś gniazdko znajdzie. Więc... Gniazda siłowe są w milionach w Polsce. Dokładnie. No, to stosuję tą samą metodę. Powiedz mi, czy kupiłbyś jeszcze raz to auto? Na pewno. A jakieś minusy, coś z plusy, minusy, z największe plusy, minusy? Znaczy wiesz, jeżeli chodzi o plusy, to na pewno jest bardzo duży komfort podróżowania. Jest cisza, spokój, nie ma żadnego szarpania, płynnie się ta moc rozwija. Poza tym, jeżeli chodzi o jakieś, z reguły mamy nadmiar mocy w elektryku, więc jeżeli jakieś wyprzedzanie czy sama jazda też jest komfortowa, jest bardzo ekonomiczny w użytkowaniu, w utrzymaniu. Dużo osób pewnie powie, no dobra, ale samochód elektryczny jest droższy, ale tak na dobrą sprawę, gdybym miał kupić podobny samochód spalinowy, czyli załóżmy tą Panamerę 5 z Econo, to by mi wyszła drożej. No, to a do tego jeszcze na co dzień kosztowałaby dużo więcej, bo z fotowoltaiki Panamery nie naładujesz. Nie naładuję, to raz. I same przeglądy też kosztują 5 razy tyle, co tego. No to zdecydowanie, jeśli patrzymy na takie super samochody, to elektryki już wygrywają cenowo ze spalinówkami. Jak patrzę tak, no to zużycie takie w granicach 20 mamy w tym momencie. Jakie są typowe baterie tutaj, jakie zasięgi? Bo tutaj wiem, że chyba były dwa rodzaje baterii. Dobrze mówię, czy źle mówię? Akurat w tej budzie jest jeden rodzaj baterii, czyli to jest ta większa Performance Plus. To jest 95 kW brutto, użytkowy jest 84, także mamy potężny bufor, tak na dobrą sprawę, 11 kW. Zasięgi w takim ruchu autostradowym przy sprzyjających warunkach to jest 300 km. Jeżeli chodzi o taki ruch podmiejski, to można do 450 dociągnąć. A jak tam się szybciej jedzie, no to 250. Raczej już trzeba szukać stacji ładowania wtedy. Co na ogół, szczerze mówiąc, wystarcza, bo jak Polska nie jest dużym krajem, a jak ja z reguły startuję z centrum Polski, no to tak. W całą Polskę na jednym ładowaniu maksymalnie dojadę, nieważne jakbym szybko jechał. Tak się, no. z tym nie ma problemu. No dobrze mieszkasz. Tak, tak. Ja tutaj z południa, to już do Gdańska, to już muszę trochę więcej tam tego prądu uzupełnić. Dokładnie. Ale faktycznie no, tego typu elektryki, które na autostradzie przejadą 300 km, no to w każdy zakątek Polski dojeżdżają, z centralnej Polski, nie? Tak, tak. Prawie że. Bez problemu. Bez większego, dokładnie. Też nie mam problemu z tym, żeby zatrzymać się na chwilę i chociaż trochę podładować, nie? Za każdym razem trzeba się ładować do pełna. Średni czas, jaki spędzam na ładowarkach, taka rzeczywiście średnia to jest 15 minut, więc to jest wyjście po kawę. No właśnie, to przypomnijmy tutaj widzom, jakie to moce ładowania da się zobaczyć. Bo... Teoretycznie jest 270 kW maksymalna moc, w tym, że ona jest dosyć utrzymywana krótko, bo tam do 20 chyba paru procent, jeżeli dobrze pamiętam. Koło 50%, no to jest tam koło 150-180 kW. W tym, że ja mam tutaj włączoną taką opcję ochrony baterii, powoduje ona to, że cała krzywa ładowania jest wypłaszczona troszeczkę i ta moc też jest ograniczona maksymalnie do 200. Tutaj fajnie, że w menu ktoś wymyślił, że można sobie to ograniczyć. No po co, jak nie potrzebujesz, zwłaszcza, że nie wiem, czy też masz takie wrażenie, że te 15 minut to jest tak... No jak jedziesz sam, to jeszcze może jest ok, natomiast jak już jedziesz z rodziną, to 15 minut to się nie da wyrobić. Nie, to często jest tak, że wyłączam z telefonu ładowanie, bo samochód już ma więcej baterii niż potrzebuje, a my jeszcze coś tam robimy w trakcie. Także, to jest auto z gatunku za szybko się ładujących. Coś, co mówiłem ostatnio w Kiwi 6, to tutaj... Znaczy, to jest fajna opcja, która czasem się może przydać w jakiejś podróży biznesowej, coś masz szybko zacieć, no to fajnie, że da się 15 minut podładować, natomiast na co dzień... Dla mnie takie pół godziny to jest taki przystanek typowy dla naszej rodziny, nie? Dokładnie. A jak jeszcze masz obiad zjeść czy coś, to jeszcze więcej czasu. To jeszcze więcej, dokładnie.
ja pamiętam takie czasy, że no, chciało się z tego tak najszybciej wysiąść, a gdy przesiedliśmy się na elektryki, to jakoś tak się fajnie jedzie, że niekoniecznie nam się tak strasznie śpieszy. Nie wiem, czy też zauważyłeś, że czasem tak jest? Nie, masz rację, jak najbardziej. I właśnie to jest fajne w podróżowaniu elektrykiem, że z reguły, jak masz jakąś dłuższą trasę albo nową trasę, to sobie mniej więcej spojrzysz, gdzie tam warto się zatrzymać, gdzie jest jakaś dobra ładowarka. I jak jedziesz, to masz cel. Jedziesz do tego celu i wiesz, że tam się zatrzymasz. A jeżdżąc spalinowym, miałem często tak, że no tak, może bym się zatrzymał, ale w sumie jeszcze trochę wytrzymam. Tak patrzę, kolejna stacja, gdzieś tam 30 km, no to dojedziemy. No i jedziesz, się okazuje, że tak, jeden korek, a tutaj coś nie ten. I to się strasznie przedłuża i potem jak już dojedziesz do tego miejsca, to jest zmęczony, zdenerwowany, a tutaj wiesz, że masz się zatrzymać, jedziesz, zatrzymujesz się i ta trasa dzięki temu jest bardziej relaksujące niż takie jechanie na siłę tym spalinowym, albo w ogóle 800 km bez przystanku, tak? To jest dla ludzi do pomyślenia. No, to jest taki, akumulator to jest taki tachograf. No to wymusza, żebyś ty człowieku zadbał o siebie, no, nie? Dokładnie. Więc to niektórzy mówią, że to zła zmiana, ja tam uważam, że całkiem dobra. Dla mnie przynajmniej z perspektywy mojej i naszej rodziny to była dobra zmiana, gdy zaczęliśmy tak bardziej dbać o siebie, a nie cisnąć, że jeszcze damy rady kawałek pojechać. No dokładnie, nie? Bo to nie ma sensu. No, tak to wygląda. To masz jakieś już plany na kolejnego elektryka? Jak tam twoja flota samochodów? Co, jeszcze... Czy wracasz do spaliny? Takie prowokacyjne pytanie zadam. Co, generalnie myślę na tym, szczerze mówiąc, aha, żeby jeszcze zanim wprowadzą ten zakaz sprzedaży samochodów spalinowych, kupić jeszcze jakiś taki prawdziwy, rasowy, spalinowy z manualną skrzynią, z napędem na tył i on będę go tak trzymał i pokazywał potem wnukom. Mhm. Ale no, tak to takie jazdy na co dzień to raczej też będą elektryki. Mhm. Na razie Taycan jest twoim autem no, dobrze dobranym do potrzeb. Dobrze dobranym. On bardzo się sprawdza. Z jednej strony mamy frajdę z jazdy. Jak trzeba szybciej pojechać, to on też potrafi. A z drugiej strony jest to bardzo praktyczny samochód, bo tak, 4 osoby spokojnie się zmieszczą. Wyjazd z rodziną, nawet na narty, też nie jest problemem. Z przodu pakujemy buty, narty idą przez środek, bagaże się jakoś zmieszczą i spokojnie pojemne auto, żeby pojechać dalszą trasę. Też ta pneumatyka robi swoje, bo można go szybko podnieść. Wtedy żadne burtniki czy inne przeszkody na trasie nie stanowią problemu, żeby sobie gdzieś nim wjechać jak SUV praktycznie. Czyli mamy, kurczę, sportowe auto z właściwościami SUV-a. Tak. No bo napęd na 4 koła, duży prześwit, no czegoś chcieć więcej, nie? Dokładnie. Nie, no super, super. Super połączenie. No. Praktyczności z jakimiś takimi sportowymi... sportowym zacięciem, no bo to nie jest jakiś samochód typowy czy nowy, ale... Ale zegarek ma, jak mi podpowiadałeś, może liczyć... Tak, może czas okrążeń. Tak, więc kurczę, dla każdego coś miłego, nie? Kto co lubi. Nie, no ja tu trochę, ja mam czasem taki problem, że jak zazwyczaj jestem gadułą, to jak wsiądę w jakiś super samochód, to tak trochę zaniemówiłem, nie? Tak mi się tu podoba. Zachwycam się i tym wnętrzem, i tym prowadzeniem, i tym komfortem. No może, i tą technologią, nie? To może powiedzmy o tej skrzyni biegów. A właśnie, tu jest elektryk jeden z niewielu, który posiada skrzynię biegów, z tego co kojarzę, tak? Tak jest. On ma skrzynię biegów, z reguły generalnie porusza się na dwójce, bo ma dwa biegi. Jedynkę i dwójkę to jest na tylnej osi, jest przykładnie. I jedynkę czasami tam wykorzystuje przy takiej jeździe, jak się rusza, ale na z reguły dwójka jest wykorzystywana, znaczy jedynkę włącza w trybie sportowym. Aha. I służy to do zwiększenia, przyspieszenia jeszcze reakcji, bardziej brutalne są reakcja na gaz. Nie wiem, pokażmy może jak to wygląda, nie wiem czy to będzie słychać. No teraz tak, jedziemy na tej dwójce, włączamy tryb sport. Przełączył się? O kurde. Zrazu... No ma kopnięcie niesamowite. Reakcja, najlepsze jest to, że reakcja jest wtedy natychmiastowa. On daje pełną moc od razu, niezależnie tak na tą sprawę. Aż kręgosłup zabolał. Tak, tak. Można się zdziwić. No, można się zdziwić. No. No tak, no bo jak mamy inne przełożenie wtedy, no to mamy większy moment na koła. Dokładnie. No, no tak to wygląda. I czucie nawet, jak on zbliża się do końca biegu, przełącza i nabiera jeszcze wtedy nabiera siły, żeby dalej przyspieszać w momencie przełączenia na dwójkę. To jest ciekawe, nie ma żadnych innych samochód tego, nie? No chyba ten tylko Rimac, czy jak to się nazywa, ten super samochód chorwacki. No ale tam to chyba mówimy o
milion euro albo więcej. Albo dwóch, dobrze powtarzam. A tam jest 2000 koni, no to też jeździ, no. Już co pojeździ, nie? Natomiast tu jest więcej niż potrzeba, o, tak bym go tak określił. A to i tak nie jest najmocniejsza opcja tak na dobrą sprawę. Właśnie, może byś przybliżył nam trochę, jak kojarzysz, jakie są tu wersje tych Porsche, bo tu mamy nie dość, że różne nadwozia, bo mamy Gran Turismo, mamy... Twoje jest... Cross Turismo. Jest Cross Turismo, jest Sport Turismo i sedan, czyli po prostu Taycan. I teraz tak, aha, sedan może mieć dwie różne baterie, słabszą, nie pamiętam, ile ona ma kilowatów, albo tą, co tutaj jest 95 i w całej reszcie. Jeżeli chodzi o moce, to ten sedan zaczyna się od 300 iluś koni, potem jest napędem na 4400, 80, tak jak ten, z baterią Performance Plus, ma 480 koni, a potem są jeszcze wersja S, jest jeszcze mocniejsza, turbo i turbo jest na samym końcu. Nie pamiętam, ile chyba dokładnie. Chyba na 770? Turbo S coś się chyba takiego kończy. Wiesz co, jeździłem na jazdach testowych, jeździłem turbo, nie turbo S, czyli turbo, tym prawie najmocniejszym. I tam, szczerze mówiąc, jak tak ruszyłem spod świateł, bez żadnych launch control, bez niczego, po prostu ruszyliśmy na pełnym gazie pod świateł, no to błędnik mi zwariował. Widziałem, że jadę do przodu, ale nie wiedziałem, czy ja stoję, czy spadam. Po prostu tam koło 3 sekund było, nie? Do setki i podejrzewam, podobne odczucie są w testi S-Plate, ale... No są to osiągi takie, gdzie trzeba mieć organizm mocny, żeby... Tak, bo to na co dzień to boli, szczerze mówiąc, to boli. To boli. No, nie no, petarda. Robi wrażenie. Robi to auto na mnie wrażenie. Zobaczymy, jak tam w tunelu. W tunelu robimy zawsze pomiary głośności, więc ja tu nurkuję po sonometr. Rewelacja, jedziemy stówką w tunelu, a tu się da zobaczyć nawet poniżej 60 dB, gdy nie ma dylatacji. Zbliżamy się do rdzawki, a ja chciałem Cię podpytać właśnie, z jakich kart ładowania korzystasz? Tu Porsche coś udostępnia? Jak to jest Porsche? Bo jeszcze z Porsche nie miałem doświadczeń. Porsche ma swoją kartę do ładowania, którą wydali tak naprawdę po roku czasu od momentu, jak odebrałem auto. Szczerze mówiąc, jest ona kiepska, bo stawki są bardzo wysokie u różnych operatorów, bo mamy stawkę za kilowat, który tam z reguły wynosi około 2 zł za kilowat, ale dodatkowo do każdej minuty jest stawka minutowa naliczana. Także płacimy za kilowat i za każdą minutę, jak jesteśmy pod ładowarką. Także średnio to tam wynosi, zakładając, że ładujemy się z maksymalną mocą, jaką dana stacja oferuje, no to w najlepszym wypadku około 2,60 za kilowat. A może to i być koło 3 albo i więcej. Jak ta moc spada potem, czym dłuższe ładowanie, tym to ładowanie robi się droższe i mniej opłacalne. Jedynie, co jest fajne z kartą ładowania Porsche, to mamy Ionity za złoty 50 zł już bez tej opłaty minutowej i jeszcze w systemie plug and charge, także tylko podłączamy wtyczkę i on się zaczyna sam ładować. I to jest naprawdę wygodne. To jest super sprawa, jak w Tesli, ja uważam, że plug and charge to powinno być takim standardem, bo w sumie czemu do numeru winnie przypisać numeru karty kredytowej? Dokładnie. I mamy... Jakoś zawsze się ten samochód mimo wszystko identyfikuje tak z stacją ładowania. I mamy kłopot z głowy z jakimiś zasięgami komórkowymi, aplikacjami i wszystkimi tymi dziwnymi problemami, które w ogóle nie muszą występować, nie? Tak to na co dzień też często korzystam z Greenwaya, mam tam jakiś abonament, ten pośredni, za 30 zł. Czasami jest tak, że nie wykorzystam ani razu miesiące ładowania na Greenwayu, ale no powiedzmy sobie szczerze, że na razie Greenway jest najlepiej rozwiniętą siecią u nas. Te punkty mam w najlepszych lokalizacjach i jadąc gdzieś po drodze zawsze taką ładowarkę się znajdzie. Więc z Greenwaya też się najczęściej korzysta. Chociaż tak szczerze mówiąc uważam, że jeśli Greenway nie zmieni polityki troszeczkę, ani cen, to zostanie wygryziony przez inne, chociażby Biedronki albo ten Horyzont i Wikt, który stawia stację przy Jędrmarsze, bo tych stacji będzie bardzo dużo przybywało i też będą miały fajne lokalizacje. Podejrzewam, że też te stawki cenowe będą lepsze, bo będą chcieli zachęcić klientów, żeby przyjechali do sklepu, a nie zarobić na ładowaniu. Także... No, myślę, że taka im większa konkurencja, tym lepiej. Stawki muszą się obniżyć. Dokładnie. No tak to działa na rynku. Monopole generują duże ceny. Tak jest.
A konkurencja jest zdrowa dla cen. No tak to wygląda. No, niektórym się wydaje, że jak jakieś tworzą monopole, to dobrze robią, ale to się tylko wydaje. Dokładnie. Też korzystam z innych jeszcze tam sieci czasami, chociażby dzisiaj z Elo City korzystaliśmy podczas ładowania na tym PowerDocie. Czasami z tej sieci korzystałem, czasami też z Noxo, chociaż też miałem ostatnio taką przygodę z Noxo, że ładowałem się w Kudowie. Tam jest przy hotelu była stacja ładowania i byłem tam w wakacje. Ostatnio jechałem w jakieś inne miejsce, chciałem zobaczyć, czy ta aplikacja mi dobrze działa. Odpalam aplikację po paru miesiącach, a patrzę, tam ładowanie ciągle trwa. Więc przez te parę miesięcy nikt się nie zorientował, że cały czas jedno gniazdo w tej stacji było zajęte. I tam było ileś tysięcy godzin już nabite. Na szczęście bezpłatnie, nikt się nie zdołał naładować. Bo też pewnie jakby ktoś podłączył tą moją wtyczkę, to by zaczął się ładować, ale na szczęście nikt pewnie z tego nie skorzystał. Dobra, jesteśmy w najwyższym pośrednim punkcie trasy. No i mamy 66 km, 59 minut i 25,4 zużycie. 69 na godzinę średnia, tak to się prezentuje pod Circle K w Rdzawce. Z takich ciekawości on pokazuje też temperaturę baterii na przykład. Tutaj mamy te pierwsze, drugie właśnie na środku, to jest temperatura baterii. O. Teraz jest 32 stopnie, czyli to jest taka, on z reguły taką temperaturę trzyma. Jeżeli wie, że zbliżamy się do jakiejś stacji, to w zależności od tego, jaka ta stacja ma moc, na przykład jak to jest Ionity, to podbija tą temperaturę do 40 stopni. Że też wiem na przykład, to jest przydatne, jak wsiadamy w zimę w samochód, bateria jest zmarznięta, no to wiem, że się szybko nie naładuje, dopóki on jej nie podgrzeje. Fajnie. Uważam, że temperatura baterii to powinno być coś, co tak jak właśnie w Porsche mamy na wyświetlaczu, a nie musimy przez OBD2 sobie szczytywać telefonem, no bo to w sumie dość kluczowa informacja. Ma wpływ na prędkość ładowania, na osiągi. No fajnie, że tutaj Porsche sobie samo nagrzeje baterię, jakby ustawisz Ionity, nie musisz się tym, tak powiem, jakoś tam martwić. Natomiast fajnie, że możesz sobie to sprawdzić. Tak jest. Filipie, mam do Ciebie pytanie takie z gatunku też standardowych. Wyłaniają nam się fajnie Tatry. Tak. Zawsze mnie interesuje, czym zajmują się na co dzień kierowcy elektryków. A może inne pytanie powinienem zadać, bo niektórzy w komentarzach się interesują, znaczy w komentarzach takie są pytania, co zrobić, żeby zarobić na takiego elektryka. Więc jak, nie wiem, jak masz ochotę i masz jakąś tu możliwość nam opowiedzieć, to będę wdzięczny. Co, z zawodu jestem magistrem farmacji. Większość swojego życia zawodowego spędziłem, zajmując się aptekami, ale od paru lat, dokładnie o 4,5, próbują naszych sił w sprzedaży internetowej, w takiej formie drogerii internetowej na Allegro, czyli jakieś tam kremy, kosmetyki, suplementy diety, mleko dla dzieci, tego typu rzeczy. Doświadczenie zebrane w aptece pozwoliło nam stworzyć takie procedury, dzięki którym raz, że nadajemy towar szybko, a przede wszystkim w dobrym stanie, bo sprzedaż odbywa się tak naprawdę w jednej z naszych aptek, więc mamy kontrolowane warunki przechowywania, przyjęcia tego towaru, jeżeli tu chodzi o temperaturę czy wilgotność, to dosyć istotne w takich produktach. Co nas wyróżnia na tle konkurencji, to jako pierwsi na Allegro, bo sprzedaż prowadzimy na Allegro, jako pierwsi na Allegro zaproponowaliśmy opcję zabezpieczenia przesyłki opakowaniem termoizolacyjnym. Po prostu to, co klient zakupi, pakujemy w torbę termoizolacyjną, a zabezpieczenie taką torbą termoizolacyjną daje dodatkowo parę godzin żywotności takiemu produktu w tym paczkomacie. Ogólnie jesteśmy małą firmą, jeżeli chodzi o patrząc pod kątem rozmachu całego e-commerce czy Allegro, więc w sumie mamy małe koszty własne, jesteśmy w stanie zaproponować fajne ceny. Mamy dużo aukcji z oznaczeniem supercena, czy na przykład gwarancja najniższej ceny, to znaczy, że dany przedmiot w Polsce u nas kupisz najtaniej. Także jak chcesz coś kupić... Dobra, to koniecznie musimy podesłać linka, ja tutaj tego linka oczywiście też umieszczę, jakby ktoś z widzów chciał skorzystać, to popatrzcie, macie tu żywy przykład człowieka, który własną pracą był w stanie dojść do tak przepięknego samochodu. No i to jest tak, to jest zawsze długi proces, ale dużo pracy trzeba w to włożyć. Ale też to mogę pomóc. Jeśli na przykład macie swój produkt, który chcielibyście sprzedać na Allegro, ale nie wiecie jak, nie macie na to czasu, możemy to zrobić tak na dobrą sprawę za Was. Na przykład są firmy, które oferują tak zwany fulfillment, czyli magazynowanie i wysyłanie towaru, ale do tego trzeba mieć swój sklep i całą otoczkę z tym związaną, co zajmuje mnóstwo czasu. My możemy to zrobić na swoim sklepie, czyli tworzymy aukcje, dbamy o ich pozycjonowanie,
o marketing, o trafność, robimy analizę rynku. No i zajmujemy się całą, już nie licząc tego, że też magazynujemy i wysyłamy ten towar, zajmujemy się całą obsługą posprzedażową, czy chociażby reklamacjami jakimiś i tak dalej. Więc potrzebujemy tylko produktu i może wam tym pomóc w sprzedaży jego. Czyli jak ktoś ma fajny produkt, to może się do Filipa też zgłosić. Tak, zapraszam. No i popatrzcie, kolejna branża na Zakopane Teście zawitała. No jesteś tu chyba pierwszym farmaceutą, czy teraz kimś działającym w e-commerce, szeroko rozumianym, chyba tak mogę powiedzieć. Tak jest. Chociaż to, co robimy w e-commerce, to też jest cały czas związane z farmacją jednak, bo asortyment jest praktycznie ten sam. No, do tej pory to głównie byli informatycy, no, ogólnie przedsiębiorcy na pewno, natomiast farmaceuta chyba pierwszy, tak przynajmniej nie kojarzę wcześniej. No i pierwszy raz też Porsche na Zakopane Teście. O, a sprzeciwka jedzie Mercedes elektryczny. I taka tutaj ciekawostka, no 2 lata ponad tych Zakopane Testów i kurczę, są Zakopane Testy, to mam wrażenie, że więcej elektryków widzę na tej trasie. No rzeczywiście tych elektryków przebywa i to dosyć dużo. Kiedyś pamiętam, jak kogoś się spotkało pod stacją ładowania, to było święto, można parę słów wymienić. Tak, tak. A dzisiaj była kolejka pod stacją ładowania i tak... Kiedyś się cieszyło, jak się kogoś spotkał. Tak, teraz to już zaczyna przeszkadzać. Teraz już nie do końca. Nie? No, ale miejmy nadzieję, że ta infrastruktura będzie na tyle szybko rosła, że jakoś to się rozminie. No myślę, że jeśli chodzi o infrastrukturę, to takie lepsze czasy przed nami. Myślę, że to jest taka teraz taki moment, kiedy troszeczkę ta infrastruktura nie nadążyła, ale to się powinno zmieniać na lepsze. Uważam też, że samochody będą niedługo jakby wyprzedzać tę infrastrukturę, no bo jednak z każdym rokiem baterie są większe, samochody ładują się szybciej, potrzebują mniej energii. No, tutaj na przykład jest ta bateria użyteczna 84 kW i ładowanie no tam niby 270. Przy 50 to jest około 150, przy 50% baterii to jest około 150 kW z tą funkcją ochroną baterii. A już widziałem gdzieś zdjęcia szpiegowskie nowego Taycana, znaczy po liftingu i tam jak ktoś policzył, bo zdjęcie zostało zrobione na Ioniq, tam jak ktoś policzył, to bateria użyteczna jest około 115 kW, czyli sporo większa, przełoży się na większy zasięg. No i ładowanie, zgadnij jaka była szybkość ładowania przy połowie baterii, przez dokładnie 50 kW. No kurczę, pewnie tyle co tu przy pustej, 270? 300. 300? Przy połowie baterii? Przy połowie baterii, no. Także no to faktycznie, technologia idzie do przodu. No. Także tego stacji ładowania to generalnie będzie potrzebne zaraz coraz mniej, tak? Tylko na naprawdę dużej trasie będziesz musiał się naładować. Generalnie też wszyscy robią taki błąd, ci, którzy się nie znają w ogóle na elektromobilności, a bardzo się chcą wypowiadać, że nie biorą pod uwagę, że większość elektryków to się na stacjach ładuje sporadycznie. No, dokładnie. Tak to wygląda, więc nie potrzeba tych stacji tyle, co stacji benzynowych, no bo to jest okazjonalne ładowanie. I też nie zawsze musisz się ładować do pełna, z reguły to jest tak, że podładowujesz kilkanaście procent, żeby gdzieś tam dojechać, a na miejscu robisz pełne ładowanie. Jesteśmy w Poroninie, przy Leninie. Mamy godzinę 28, 90 km, 21,9 kWh na 100, średnia 63 na godzinę. No, jesteśmy na Ustupie, tam na 12 wyłania się pomału Giewoncik, przed nami karetka, a że jestem już dość poważnie głodny, to już się cieszę, że będzie się auto ładować, bo pójdziemy coś zjeść. No i taki przepiękny Giewoncik na 11, kurczę, udało się, wyszedł zza chmur. A my tutaj włączyliśmy teraz, znaczy Filip włączył dźwięki, żeby piesi nam nie wchodzili pod koła. Jest to fajna opcja w sumie, bo dość wyraźnie tego Taycana słychać. Jest to realny problem, że niektórzy nie zauważyli, że w tych czasach sporo pojazdów już porusza się bezgłośnie. A propos kosztów użytkowania jeszcze takiego samochodu. Zliczyłem sobie całe zużycie prądu przez pierwszy rok. W pierwszym roku zrobiłem 29 tysięcy kilometrów. I zakładając, że w domu ładuje się z fotowoltaiki, nic mnie to nie kosztuje, to sumując wszystkie ładowania na szybkich stacjach, a trochę tego było, mogę potem wrzucić listę, tak na rozprawę, mam wszystko ładnie rozpisane, całkowity koszt ładowania na tych szybkich stacjach ładowania wyszedł mi, licząc abonamenty, bo wtedy jeszcze miałem paszport Ionity, 4400 zł. Czyli to przeliczając to na te 29 tysięcy kilometrów, wychodzi to około 14 zł za 100 kilometrów. No, czyli biorąc pod uwagę, nieosiągalne w jakiejkolwiek innym aucie tej mocy. Tej mocy tym bardziej, bo
jeżeli chcielibyśmy mieć rzeczywiście samochód w podobnych osiągach, to byśmy musieli mieć silnik V8, który by palił minimum 20 litrów. No, super. Petarda. Jest to bardzo, bardzo duża oszczędność, jeżeli mamy możliwość ładowania z fotowoltaiki, a jeśli nie, jeżeli byśmy ładowali to na taryfie nocnej, te koszty wcale nie byłyby o wiele większe, tam by doszło z 10 zł, może tak na sprawę, może nie nawet. Także to i tak cały czas jest tanie, jeżeli chodzi o koszty użytkowania takiego samochodu. Czyli możemy mieć to, co w każdym elektryku, czyli niskie koszty użytkowania i możemy mieć super osiągi. No, w technologii spalinowej to albo jedna, albo drugie, a tu można mieć jedno i drugie. No. Dokładnie. I wtedy tak nie boję, jak się szybciej chce pojechać. No, tak, tak. Na 12 Kasprowy, drugi zjazd na prawo, drogą na Bystrę, skręcamy tutaj. I za chwilę będziemy na kolejnym rondku, tam skręcamy w lewo i za chwilę w lewo, znaczy nie, w prawo, potem w lewo i jak to mówili, prawo, w lewo, prosto w drzewo, a tu takie, o, jeszcze pojazdy jeżdżą. Taka była kiedyś technologia. No i coś, co wiecznie powtarzam, za mało stacji w Zakopanem. Dawniej w tygodniu tu nikogo nie dało się spotkać, a dzisiaj spotykamy tu Teslę. Zobaczymy, czy się ładuje na AC, czy na DC się ładuje. W ogóle się nie ładuje, a to nieładnie, to tak nie robimy. Dobra, no to my się podepniemy tu na DC i pójdziemy coś zjeść. Tylko statystykę sobie jeszcze nagram. Na razie nagrywam kamerę, a za chwilę nagram. Godzina 40, 98 km, 22,6 i 61 na godzinę średnia. Dobrze, że mamy tutaj długi kabel, bo port ładowania jest po prawej z przodu. No i co? Wtyczka wpięta, przykładamy kartę i zobaczymy, jak szybko się rozpędzi. Przypominam, gdyby nie chciał się rozpędzić, to trzeba dopychać wtyczkę w czasie komunikacji. A już złapał. Ale chyba zaskoczył. Startujemy 42% i moc ładowania, jaka teraz jest na stacji, to 40, prawie 5 kW, czyli w zasadzie tyle, co ta stacja potrafi dać. Z tego, co tu widzę, to tu jest QC45, więc chyba więcej z siebie nie da. No właśnie, co w aucie się pokazuje? Pokazuje się, kiedy się zakończy ładowanie, czy coś takiego? Tam na środku jest informacja, nie? Dobra, i co nam pokazuje? Pokazuje nam, że będziemy naładowani o 15.04 do 100%, a mamy teraz 13.45. Jak zwykle przepyszna pizza zjedzona, a my idziemy sprawdzić, ile czasu je się pizzę. W tym celu przykładamy kartę. Jedliśmy pizzę 74 minuty. Trochę nam dzisiaj zeszło. W tym czasie doładowaliśmy prawie 50 kWh. Mamy 99% i dobijamy się z mocą 11 kW. Ostatni brakujący procent. Dobra, zrobimy sobie zdjęcie na miniaturkę, a może się nam nawet 100% uda naładować. Zobaczymy. No i teraz dojechaliśmy do ładowarki, więc dla bezpieczeństwa podnieśliśmy, bo jest wysoki krawężnik. Zobaczymy, ile prześwitu mamy w Zakopanem. Zakopane, teren górski. No i mamy prześwitu jakieś 19 cm. Z ciekawostek dodam, że auto zapamięta i gdy tu kolejny raz Filip przyjedzie, to auto samo się będzie podnosić. No i co? Auto nam to prognozuje 334 km na 100%. Tu nam się zegary pokasowały. Tak to wygląda tutaj. To co, może spróbujemy mu powiedzieć, że jedziemy do Skawiny, co? Albo i do domu. Albo, no gdzie tam chcesz? Prowadź do domu. I tak, pokazuję, że jak dojedziemy, będziemy mieli minus 76% baterii. Możemy mu, żeby zaproponował może nam jakąś stację ładowania. Tutaj mamy. I sobie przeliczę teraz tą trasę. I pokażę, gdzie będzie najoptymalnie się naładować. Tu pokazuje zasięg, dokąd dojedziemy. No to na chwilę może zająć, bo to jednak jest ponad 5000 km. 538 km masz do domu. Dajcie tam łapkę w górę na Filipa za takie poświęcenie. 1100 km prawie dzisiaj zrobimy. Możemy powiedzieć do Torunia, tak? No pod Toruń dokładnie. Pod Toruń. I wam pokazuje 21 minut i 6 minut, tak? Dokładnie. Tu pokazuje, że jest jedna z dwóch ładowarek wolna, a gdzie on chce się ładować? Kaufland Częstochowa. Dojedziemy teoretycznie na 17%. Przez 21 minut naładujemy się do 76%. Będziemy tam za 3,5 godziny, niecałe 4 godziny, a potem chcę jeszcze pewnie na Ionity, tak? A potem jeszcze na Ionity 6 minut od 9 do 37% i to powinno starczyć. Jak dojedziemy do domu, będziemy mieli 5% baterii. No, fajnie to działa. Działa w miarę sensu. I rzeczywiście te prognozy się sprawdzają, te procenty tak są i czasy ładowania też mniej więcej
ci sprawdzałem, zakładałem, że nie jest ładowarka zamknięta, czyli, znaczy zajęta. Czyli 500 km, 27 minut ładowania? Tak. Czyli to pewnie jakieś 7 godzin jazdy i potrzebujemy 27 minut, żeby tam dojechać. No i to jest petarda. A powiedz mi, Filipie, czy tutaj te ładowarki wystartują ci tą kartą Porsche? Tak. Czy musisz mieć? Wystartują tak, ci. Tak, te ładowarki wystartują kartą Porsche. Mało tego, Ionity wystartuje z plug and charge, jak tylko podłączę kabel. Jak tylko podłączę kabel, to samo się ładowanie zacznie. Coś super. Przeliczył teraz. Teraz wymyślił, że 25 minut ładowania. Coś się zmieniło w międzyczasie prawdopodobnie. Może jakieś dane jeszcze zastał z ruchu. No i mamy godzinę 15.07, na 15 ileś tam mieliśmy być naładowane? 15.03? No i tak, faktycznie byliśmy, to więc chyba wszystko się zgadzało. Nie, wszystko się zgadza. No i super, dobra, no ruszamy w stronę Krakowa. Jest na tyle ciekawa opcja, że kamerę można przełączyć na tryb szerokokątny, więc jak gdzieś wyjeżdżamy, ona nam ładnie pokaże, czy jeżeli jest ograniczona widoczność, czy coś tam widzi, czy nie. Rzeczywiście widać wszystko. Od krawężnika do krawężnika. To jest idealne, tu w prawo do góry pojedziemy. Tutaj w zimie potrafią być takie bandy, że absolutnie nic nie widać, a tutaj dzięki tym kamerom możemy bezpiecznie wyjechać choćby z tego parkingu, na którym właśnie byliśmy. Kurczę, super! Tak powinno być w każdym aucie. No to rzeczywiście się przydaje. No i mamy 100%, ale rekuperacja działa, także jest jakiś bufor górą na pewno, to fajnie. I zobaczymy, kiedy nam się uda wyzerować. No troszkęśmy tutaj zepsuli, bo grzejemy się, jest zimno, a zapomnieliśmy zagrzać z aplikacji, bo zapewne da się to zrobić. Da się to. Aleśmy się tak zagadali, że zapomnieliśmy. I nam tutaj wymyślił, że możemy mieć szybszą trasę, jadąc w trybie range, przejedziemy 555 km i dojedziemy na 7%. Przy czym maksymalna prędkość to będzie 110 km na godzinę. No i jesteśmy na ustupie, będziemy się tu zaraz włączać do ruchu. To wystarczy, że ktoś trzyma prawidłowy odstęp i my już jesteśmy, i to bez żadnego tutaj wrażenia. Tak jest. I co? I zużycie to 4,2 kWh, ale to dzisiaj z racji tego, że się grzaliśmy i chwilę jeszcze gadaliśmy, zanim ruszyliśmy. Bo nie jedziemy 14 minut tutaj, co najwyżej może 8-10. No i zjeżdżamy z Rzędzawki. Pogoda nam się troszkę psuje. I aktualnie Filip mi tu podpowiada, że jedziemy na adaptacyjnej rekuperacji, czyli jak auto wyczuje kogoś przed nami radarem, no to będzie bardziej odzyskiwało energię, a jak nie wyczuje, to będzie po prostu żeglowało. Tak to w Porsche jest wymyślone. No i widzicie budowę wiaduktu i widzicie też jakiś korek, kurczę. Tu jeszcze korków nie było, więc podejrzewam, że to lokalna jakaś akcja zorganizowana. Jedziemy naszym testowym odcinkiem w okolicach Radziszowa i tu jak każde inne auto, koniec końców Porsche myśli, że to jest jeden pas i próbuje nas ustawić na środku. Natomiast Filip coś tam nacisnął właśnie. Co nacisnąłeś i przestał nas ustawiać na środku? Wyłączyłem po prostu ten system. Jak to się da wyłączyć? No, przyciskiem. Aha, czyli jest tam, jest manetka pod kierownicą, jeden guziczek i da się wyłączyć. I tak powinno być w każdym samochodzie, bo te systemy, choć fajne, to czasami bywają niebezpieczne. No i tu jest tego właśnie przykład na tej drodze dzisiaj. No i statystyka. Jesteśmy pod Janem w Skawinie, godzinę 40, 99 i 4, 12,9 zużycie, 61 na godzinę średnia. Troszkę nam tu korki popsuły. No i tak trzeba liczyć, że faktycznie to było może z godziny 35, bo troszkę jeszcze nagrywaliśmy zanim ruszyliśmy, a to jest czas od odpięcia ładowarki. Dowieźliśmy jeszcze 85%, temperatura baterii to 34 stopnie. Tak to się tu prezentuje. No i krótkie podsumowanie na koniec. Bardzo fajne auto, szybciutko wskakuje na moją listę aut marzeń. Już mi się dzisiaj pląta, ale tak jak się wstaje o 5, to można czasem wieczorem już mieć zaplątany język. Kurczę, świetne prowadzenie, świetny komfort, świetne wyciszenie. Całkiem sensowne tutaj osiągi, zasięgi. W sumie to czego chcieć więcej od elektryka. Nie wiem, czego mógłbym tutaj więcej chcieć, natomiast ja osobiście bym to auto skonfigurował z większą ilością asystentów, natomiast Filip bardziej woli prowadzić i myślę, że typowy kierowca Porsche to może tak mieć, nie? No ja jestem bardzo klasyczny, jeżeli chodzi o motoryzację, więc tak. Ale dziękuję, dziękuję za miłą przejażdżkę, gratuluję świetnego samochodu. No i co? No i na koniec dziękuję patronom za wsparcie, wam dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia. Cześć! Cześć! I co, dajemy niski? 13-14 cm w tych granicach.